Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kanale Periodista Marta i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co stoi za tak wielkimi, tak przytłaczającymi dla rywali sukcesami Tadeja Pogaczara w tym sezonie. No to zacznijmy od najświeższego wydarzenia, bo spotykamy się w dzień po wyścigu Il Lombardia, piąty kolarski monument, jeden z najtrudniejszych i najbardziej prestiżowych wyścigów jednodniowych na świecie. Tadej Pogaczar przystąpił do niego w koszulce tęczowej z tytułem Mistrza Świata na swoim koncie. Po znakomitym sezonie, po absolutnie niesamowitym sezonie i stanął przed szansą wygrania go po raz czwarty z rzędu. Przy okazji chciałabym Wam powiedzieć, że byłam świadkiem jego zwycięstwa w 2022 roku w Lombardii. Byłam tam wówczas jako dziennikarka, pracując dla innego medium, relacjonowałam ten wyścig. Wtedy trasa, tak samo jak w tym roku, przebiegała z Bergamo do Como. Jeśli macie ochotę obejrzeć to wideo, to tutaj gdzieś teraz pojawia się karta z tym materiałem. Ale wracając do dnia wczorajszego, Tadej Pogaczar wygrywa swoją czwartą z rzędu Lombardię. Dojeżdża z przewagą niemal 3-minutową nad drugim Remco Evenepoelem. To jest coś absolutnie niesamowitego i fenomenalnego i tych przymiotników moglibyśmy wymyślać i wymyślać jak najwięcej i myślę, że wciąż to byłoby mało, żeby opisać to, co wyprawia w tym sezonie Tadej Pogaczar. Celebruje, cieszy się, uśmiecha się do kibiców, przekracza linię mety, schodzi z roweru, unosi rower nad głowę. W jedną stronę obraca się, w drugą, żeby pokazać się kibicom, którzy stoją po drugiej stronie. Robi show, tak jak zwykł to robić przez cały ten sezon, przez trajektorię całego tego sezonu. Właściwie każde zwycięstwo, które odniósł w tym sezonie, przebiega według znanego świetnie schematu. Jadę do momentu w wyścigu, którym mam ochotę zaatakować, albo który był zaplanowany, czasami nie. Atakuje, czasami ktoś z rywali próbuje usiąść mu na koło, wytrzymuje dłuższą, krótszą chwilę, generalnie można powiedzieć, że nie wytrzymuje. Potem Tadej Pogaczar jedzie sam w kierunku mety, zdobywa większą lub mniejszą przewagę nad rywalami, to zależy jakich rywali ma za plecami, jak przebiega wyścig, ale generalnie jest to zawsze na tyle swobodna przewaga, że Tadej Pogaczar jest w stanie dojechać do linii mety na swoich warunkach i pokazać wszystkim, że gra w zupełnie innej lidze, że nikt nie jest w stanie utrzymać mocy, którą generuje, prędkości, z którą jedzie, stylu, w jakim jeździ, że naprawdę gra w swojej własnej lidze. Patrząc na jego tegoroczne występy, może się wydawać, że jemu zawsze wszystko idzie pomyślnie, że wszystko jest u niego w porządku, że dysponuje znakomitym zdrowiem, że ma także poukładane życie prywatne, bo ma narzeczoną Urszkę Żigart, zresztą również zawodową kolarkę, która go wspiera, z którą dobrze żyje. Wiadomo, że to też jest ważne dla sportowców na tym poziomie, żeby swoje życie prywatne mieć poukładane, tak żeby w tym życiu zawodowym móc dawać z siebie absolutne 100% i nie mieć zajętej głowy jakimiś innymi sprawami. 10 dni przed tegorocznym wyścigiem Tour de France dziennik L'Équipe, francuski dziennik L'Équipe, publikuje wywiad z Tadejem Pogaczarem, w którym Tadej mówi następująco i tutaj będę zerkać do cytatu. Po moim upadku w Liège-Bastogne-Liège w 2023 roku nic nie szło dobrze. Zdałem sobie wówczas sprawę, kto jest obok mnie, kto chce mi pomóc, a kto nie. Wokół mnie była naprawdę negatywna energia, taka negatywna atmosfera. On potem przystąpił do rywalizacji z Jonasem Vingegaardem w wyścigu Tour de France, którą przegrał.
I wracając jeszcze do tego sezonu, hiszpańscy dziennikarze widzieli go w ostatnią sobotę maja 2023 roku, kiedy to wznowił treningi po tej kontuzji nadgarstka. Wspinał się do stacji narciarskiej w Sierra Nevada w Hiszpanii razem ze swoją narzeczoną, wspomnianą już przeze mnie Urszką Żigart. Wciąż bolał go nadgarstek. Dziennikarze widzieli, że jego pozycja na rowerze jest nienaturalna, że cierpi z bólu. Dużo bardziej swobodnie, jakby bez takiego grymasu bólu na twarzy, pedałowała jego narzeczona Urszka. Wyciągając wnioski z tego sezonu, architekci drużyny UAE Team Emirates, dyrektorzy sportowi, trenerzy, dietetycy, szefowie, menadżerowie starali się naprawić to, co nie zadziałało w tamtym sezonie. Zaplanowali mu inny kalendarz. Tadej Pogacar nie wystartował w żadnym wyścigu w lutym tego roku. Zadebiutował w Stradę Bianche, który to wyścig wygrał. Potem miał tylko 3 wyścigi jednodniowe, które lubi, które go motywowały też do pracy. Mediolan Sanremo i Liège-Bastogne-Liège. Wystartował także w wyścigu Volta a Catalunya, który oczywiście wygrał i który był takim, można powiedzieć, kamieniem węgielnym pod to wszystko, co wydarzyło się później. Nie startował w północnych klasykach. W momencie, kiedy specjaliści od tego typu wyścigów toczyli tam walkę, on trenował sobie spokojnie właśnie w Sierra Nevada. Zmienił także Tadej Pogacar trenera na ten sezon. Kiedyś widziałam z nim wywiad w dzienniku El País. To Hiszpan pochodzący z Sewilli, Javier Sola, który wprowadził u niego pewną zmianę. Zmiana polega na tym, że aby wypracować większą wytrzymałość i odporność na zmęczenie, wprowadził mu więcej maksymalnych wysiłków podczas treningów. To znaczy więcej razy jest, wiecie, tych takich sesji Tadej Pogacar miał w treningach, w których dawał z siebie 100%. Ponadto jeszcze jedna zmiana, dosyć istotna w odżywianiu podczas wyścigów. Tadej Pogacar w wyścigach, w których startował do tej pory, spożywał 120 węglowodanów na godzinę, to więcej. Miało to zapewnić lepszą regenerację do kolejnych etapów i też lepszy występ w tej danej chwili, w tym wyścigu. Być może właśnie to jest kluczem do tego, co pokazywał Tadej Pogacar, do tych supermocy, które no tak możemy je nazwać, które miał w tym sezonie. Co było, jeśli chodzi o zawody w tym sezonie? No absolutna dominacja. Giro d'Italia wygrane właśnie w tym stylu. Tadej Pogacar jechał we własnej lidze. To był jego show, wygrywał etapy na swoich zasadach. Pewne zwycięstwo w Rzymie unosi trofeum nieskończoności. Potem jest mało czasu do Tour de France, tak jak mówiłam, trenuje, przygotowuje się, trochę regeneruje. Wydawało się w pierwszym tygodniu, że będzie miał rywala w osobie Jonasa Vingegaarda, ale ostatecznie okazuje się, że nie. Że również wygrał ten wyścig na własnych zasadach. Że Jonas próbował, nawet wygrał z nim jeden etap, ale to chyba tylko podrażniło jego sportowe ego. W trzecim tygodniu, kiedy wyścig jest tak naprawdę najtrudniejszy, wiemy, ten trzeci tydzień często jest w wielkich turach kluczowy, okazuje się, że Tadej Pogacar no, jest najmocniejszy. Potem mamy przerwę, jakiś trochę odpoczynek, później klasyki w Kanadzie, jedno zwycięstwo, Mistrzostwa Świata, wygrane w niesamowitym stylu. I też zwróćcie uwagę, on po Tour de France powiedział, że Mathieu van der Poel bardzo ładnie wygląda w tęczowej koszulce, ale że chciałby mu ją odebrać. Jak powiedział, tak zrobił. Przystępuje do klasyków włoskich, jedno zwycięstwo w Giro dell'Emilia, potem Lombardia, wyścig już dużo trudniejszy. Trudny też z tego powodu, że to koniec sezonu, że może skumulować się zmęczenie. Znowu robi to w niesamowitym stylu i mając za swojego bezpośredniego rywala Remco Evenepoela, mistrza olimpijskiego, podwójnego mistrza olimpijskiego w czasówce i ze startu wspólnego. I on mu tylko uciekając dokłada sukcesywnie. To jest naprawdę niesamowite. Dobra, to teraz obiecałam Wam na koniec taką moją refleksję. Pewnie będzie się długo toczyła dyskusja w internecie i nie tylko w internecie, czy Tadej Pogacar
zabija kolarstwo, czy wręcz przeciwnie, czy je animuje, czy jesteśmy świadkami kolarza, który zmienia historię tego sportu, podobnie jak kiedyś zrobił to Eddie Merckx, do którego tak zresztą często jest porównywany. Cóż, moi drodzy, ja myślę, że jak zwykle w życiu nic nie jest czarno-białe. Każdy medal ma dwie strony, także medale Tadeja Pogaczara. Rzeczywiście sposób jego jazdy jest fascynujący, bardzo też inspirujący. Jego w ogóle osobowość myślę, że jest w dużej mierze inspirująca. Jest to kolarz charyzmatyczny, otwarty. No, już teraz nie chcę też na tym się skupiać. No to budzi nasz podziw, ale z drugiej strony normalną rzeczą jest to, że w sporcie chcielibyśmy oglądać taką rywalizację jeden na jeden, coś takiego jak właśnie na tym etapie Tour de France, kiedy do samej kreski walczyli Vingegaard z Pogaczarem. Tego pewnie kibicom brakuje i wiecie, obejrzeliśmy znakomite Mistrzostwa Świata, znakomite Giro w jego wykonaniu. Ileś tam wyścigów i też w pewnym sensie już przywykniemy do tego, no bo wczoraj zasiadając przed Lombardią również można było sobie powiedzieć, no tak, na pewno na Sormano zaatakuje Pogaczar, dojedzie sam do mety, no i tak było, więc oczywiście ta przewidywalność już wkrada się w ten nasz proces oglądania wyścigów, w których startuje Tadej Pogaczar, a z drugiej strony wydaje mi się, że powinniśmy też podejść do tego z takiej perspektywy obserwowania fenomenu, jakim on jest, tego, co dalej się z nim stanie, jak będzie się prezentował w kolejnych sezonach, czy się wypali, czy się nie wypali, jak to wpływa też na kolarstwo, na rywali. Widzieliśmy wczoraj zdenerwowanego Remco Evenepoela, a to tutaj nie wiedział, jaka przewaga, a to pokazywał, a to do masa, nie współpracujesz, już te gesty znane dla Remco Evenepoela, kiedy coś idzie nie po jego myśli, aż w końcu łzy na mecie. Więc to ma naprawdę wiele różnych wymiarów. Jestem też bardzo ciekawa, co wydarzy się w przyszłym sezonie, jak Tadej Pogaczar będzie się prezentował po tak niesamowitym, historycznym, przełomowym sezonie 2024. Jeżeli Wam się podobał ten film, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, dajcie znać, co uważacie na ten temat i zapraszam do subskrybowania mojego kanału, gdzie znajdziecie więcej filmów o kolarstwie, o sporcie rowerowym, ale nie tylko. Zapraszam. Do zobaczenia. Ciao, ciao!